Witajcie w drugiej części filmiku, w którym pokazuję, jak robię taką czapkę. Czapkę wzorem Entrelac. W pierwszej części filmiku pokazywałam Wam, jak robimy pierwszy rząd prostokątów. Jest to 5 prostokątów. I tak robiąc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rzędów prostokątów, i na końcu rząd trójkątów powstanie ta czapka. Nasz, nasz pierwszy element czapki jest już gotowy. Skończyliśmy go tym, że zrobiliśmy ostatni piąty prostokąt. Pokazałam, jak zszywam tą czapkę. I teraz. Będziemy robić kolejny rząd pięciu prostokątów. I będziemy robić go też tylko na dziesięciu oczkach. Każdy nasz element będzie składał się z 10 oczek i 20 rzędów. Na szczęście teraz tych rzędów nie będziemy musieli już liczyć. Zobaczycie, że to wszystko będzie działo się już automatycznie. Ostatni prostokąt w piątym, y, ostatni prostokąt w poprzednim rzędzie składał się z 21 rzędów. A to dlatego, że teraz będziemy nabierać oczka po stronie prawej. I ja będę teraz to robić czarną włóczką. Dowiążę sobie czarną włóczkę. Powiążę ją po prostu tutaj do zielonej. Zwyczajnie na dwa supełki. To jak wy dołączacie włóczkę, też zależy tylko od was. Ja później jeszcze, gdy moja czapka będzie już gotowa, wykończę igłą. Tą końcówkę schowam ją po prostu tak, aby była mało widoczna. Teraz oczka dobieramy. Po prawej stronie z prawych oczek brzegowych. I też muszę nabrać 10 oczek. Każdy nasz element to jest 10 oczek i 20 rzędów. I znowu, tak jak w tych prostokątach, tutaj nabieraliśmy je po stronie lewej. Mówiłam, żeby łapać obie nóżki naszego oczka. Tak samo tutaj. Wbijam się w obie nóżki i nabieram oczko tak, jakby z powietrza, przerabiając jak prawe oczko. Coś mi się tu nie złapało. I dalej. Następne oczko łańcuszka. Wbijam się w pełne oczko. I nabieram drugie oczko. I tak będę robić przez wszystkie dziesięć oczek brzegowych. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme ósme, dziewiąte, i tutaj ostatnie dziesiąte. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć nabrałam dziesięć oczek. Odwracam robótkę, identycznie jak robiłam to. Poprzednio, w poprzedniej części filmiku, gdyż cały czas pracujemy tylko na 10 oczkach, cały czas tworzymy tylko jeden prostokąt. I robię tak samo. ściągam pierwsze oczko bez przerobienia, przerabiam pozostałe 9 oczek, gdyż pracuję tylko na 10 oczkach. Przerabiam je, jak oczka, przerabiam je jako oczka lewe. Bo jestem po prostu po lewej stronie robótki. Tylko te 10. Teraz jest w moim przypadku to bardzo łatwe, gdyż ja mam inny kolor włóczki. Jeżeli robicie włóczką cieniowaną albo wasza czapka jest cała w jednakowym kolorze, musicie po prostu sobie ten pierwszy rząd policzyć. Za chwilę zobaczycie, że prostokąt nam się ładnie oddzieli i już nie będzie takiej potrzeby. I znowu odwracam robótkę i będę robić tylko 10 oczek. I tutaj, zawsze po stronie prawej, tworząc nasz nowy prostokąt, będę zamykała stary. Czyli będę ostatnie oczko z naszego nowego przerabiała z pierwszym oczkiem starego. Zaraz zobaczycie. Pierwsze oczko oczywiście zdejmuję i przerabiam oczka prawe do dziesiątego oczka. Tutaj mam dziesiąte oczko. Dziesiąte będę przerabiać z pierwszym razem. Zobaczcie. Po prostu przerabiam razem. Odwracam robótkę i znowu pracuję tylko na dziesięciu oczkach. Po lewej stronie, tu gdzie mamy oczka lewe, przerabiamy tylko 10 oczek. A dokładnie mówiąc, pierwsze zdejmujemy bez przerobienia, przerabiamy 9. Tutaj nie łączymy ostatniego oczka z pierwszym. Robimy to tylko tam, gdzie mamy oczka prawe. Zrobię z Wami. Pierwszy kwadrat, prostokąt, kwadrat, jak zwał, tak zwał. Gdyż każdy następny będziecie robić, będziemy robić w identyczny sposób. I tutaj znowu mamy oczka prawe, dojeżdżam do dziesiątego oczka i to dziesiąte łączę z pierwszym. Tworząc nowy, w moim wypadku czarny prostokąt powoli zamykam ten z pierwszego rzędu prostokątów. Odwracam na lewą stronę i zajmuję się tylko dziesięcioma oczkami. Zobaczcie, już teraz nie trzeba liczyć, gdyż tak jak mówiłam, od razu widać, gdzie jest nasze dziesiąte oczko. I znowu odwracamy robótkę. I cały czas przerabiając na zmianę 10 prawych, 10 lewych oczek, powiększamy nasz nowy prostokąt, przy okazji zamykając ten stary. Znowu dochodzę tylko do dziesiątego oczka. I tutaj łączę dziesiąte oczko z pierwszym oczkiem. I cały czas robię tylko dziesięć oczek. łatnie nam się oddzielają. Tak jak mówiłam, fajnie jest, fajne jest to, że nie musimy już teraz liczyć tych rzędów. Cały czas mamy na uwadze, to jest bardzo ważne, że pierwsze oczko zdejmujemy bez przerobienia z tych pierwszych oczek ma się cały czas nam tworzyć. Łańcuszek 10 oczek. Przekowych. Jestem narzędzie na stronie prawej. Ostatnie oczko przerabiam z pierwszym. Zobaczcie 2, 4, 6. Już poprzedni prostokąt mam zamknięte w nim cztery oczka. I znowu strona oczek lewych, przerabiam ją zwyczajnie, po prostu pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia, resztę przerabiam. Strona oczek prawych, pierwsze zdejmuję i dziesiąte oczko prostokąta, na którym pracuję obecnie, przerabiam z pierwszym oczkiem. Z tego tutaj. I strona lewa. Pierwsze oczko zdjęłam bez przerobienia. Pracuję na dziesięciu oczkach, pozostałe 9. Przerabiam jako zwyczajne, lewe oczka. Strona prawa. Oczko zdejmuję bez przerobienia, dochodzę do dziesiątego oczka i dziesiąte przerabiam z pierwszym. Jeszcze kilka oczek nam zostało do zamknięcia, właśnie z tamtego prostokąta, z pierwszego rzędu prostokątów z tych pięciu. Oczka lewe jak zwykłe oczka lewe. Oczka prawe jak oczka prawe. Tutaj jest naprawdę nic skomplikowanego. Nie jest nic skomplikowanego. Pierwsze zdejmuję. A ostatnie dziesiąte przerabiam tutaj z tym pierwszym. I w ten sposób zamykam ten prostokąt w każdym rzędzie prawych oczek. Dlaczego nie trzeba liczyć? Mam drut nie, niedokręcone. Dla, dlaczego nie trzeba liczyć? Dlatego, że w momencie, gdy zamkniemy ostatnie oczko tutaj prawe. Będziemy mieć 20 rzędów. Na rzędach prawych zamykamy, czyli 10, przerabiamy 10 rzędów lewych i w ten sposób mamy 20 rzędów. Fajne jest to, że nie trzeba liczyć już teraz. Po prostu budujemy spokojnie, jeden po drugim, 5 prostokątów. Oczka prawe przerabiam do dziesiątego i dziesiąte łączę z pierwszym. Zobaczcie, zostało już niewiele, bo tylko dwa oczka. I zaraz będziemy mieli pierwszy nowy prostokąt. W, drugiej, w drugim rzędzie prostokątów cały czas powtarzam prostokąt, prostokąt, prostokąty. No ale tak to wygląda. Robimy prostokąty i niestety to słowo przewija się cały czas. Oczka prawe robię do dziesiątego. Pierwsze zdjęłam oczywiście bez przerobienia, o tym powtarzałam cały czas od początku. Dziesiąte łączę z pierwszym i cofam się do oczek lewych. Odwracam robótkę. Robię oczka lewe, też tylko dziesięć. Teraz będę zamykać ostatnie oczko. I będzie pierwszy prostokąt już gotowy. Zrobiłam 9 oczek i dziesiąte łączę z pierwszym. W ten sposób powstał nam. Nowy prostokąt. Będzie to kolejny rząd pięciu prostokątów. I teraz identycznie postępuję. Jestem na prawej stronie czapki i znowu nabieram dziesięć oczek z oczek brzegowych. Tworzę jakby z powietrza prawe oczka z oczek brzegowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Utworzyłam sobie podstawę następnego prostokąta. Super słowo. Yy, I znowu przerabiam tylko 10 oczek. Pracuję na 10 oczkach. Pierwsze przekładam bez przerobienia dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czasem może was zmylić, że to już je, to jeszcze jest yy, oczko z naszego nowego prostokąta, nie. To jest ostatnie oczko z poprzedniego. Więc ten pierwszy rząd warto sobie jeszcze przeliczyć. 2, 4, 6, 8, 10. Odwracamy robótkę i tutaj postępujemy identycznie jak w pierwszym, czyli ostatnie będziemy przerabiać tutaj z pierwszym. Ostatnie oczko naszego nowego elementu, który budujemy. Przerabiamy z tym pierwszym z poprzedniego prostokąta. I znowu odwracamy lo, robótkę na lewą stronę. Robimy tylko 10 oczek. Pracujemy na 10 oczkach. Pierwsze zdejmujemy, 9 przerabiamy. Teraz już łatwiej nam będzie dostrzec, które to jest nasze 9, dlatego że już zobaczcie, już mamy przerwę. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, w którym miejscu to się kończy, możecie oczywiście nadal liczyć. Nie ma żadnego problemu. Jesteśmy na stronie prawej i znowu do dziewiątego oczka mamy oczka prawe, dziesiąte łączymy z pierwszym. Wracamy oczkami lewymi, 10 oczek. Następny rząd jedziemy znowu do dziesiątego oczka. Dziesiąte połączymy z pierwszym, i tak rząd po Znowu zamkniemy wszystkie oczka w tym prostokącie, tak jak zrobiliśmy to tutaj. I trzeba zrobić identycznie postępując, kolejne pięć prostokątów. Ja nie będę tego robić z wami, gdyż robimy identycznie, jak robiliśmy tutaj pierwszy. Myślę, że spotkamy się na naszym ostatnim, piątym czarnym w moim wypadku prostokącie i powiem wam, jak dalej będziemy robić tą czapkę. Piąty i ostatni prostokąt w mojej czapce jest już gotowy. Zobaczcie, mam już całe pięć prostokątów. W ostatnim prostokącie zrobiłam sobie jeszcze rząd oczek lewych. Dwudziesty pierwszy rząd. Po prostu przerobiłam cały rząd oczek lewych z tego względu, że teraz będziemy nabierać oczka na kolejne nasze prostokąty właśnie po stronie lewej, tak jak robiliśmy to tutaj. Ja teraz zamienię sobie znowu włóczkę na zieloną, gdyż tak jak mówiłam, moja czapka będzie składać się na zmianę z zielonych z czarnych prostokątów. I ja będę teraz robić włóczką zieloną. Postępując identycznie, jak robiliśmy to tutaj, w pierwszym rzędzie naszych pięciu prostokątów, będę nabierać oczka, z oczek, oczek brzegowych po stronie lewej. Teraz może to być troszeczkę mniej widoczne, ale nabieram je identycznie, jak nabierałam je tutaj, czyli zbijam się w obie nóżki. Zobaczcie, w obie nóżki od góry i przerabiam jakby to lewe oczko. W ten sposób napieram kolejne 10 oczek z oczka brzegowego. Ta czapka jest po prostu zlepkiem wielu prostokątów, które składają się z 10 oczek i 20 rzędów. Pomijając te. Które są ostatnim, piątym prostokątem danego rzędu. Już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Tak było tutaj. Ostatni, piąty prostokąt miał 21 rzędów. Tutaj, w tym drugim rzędzie, ostatni prostokąt miał 21 rzędów. I tak w każdym rzędzie. Ostatni prostokąt będzie miał 21 rzędów. Ale do tego też dojdziemy. Na razie zajmujemy się tym, że robimy trzeci okrąg pięciu prostokątów i w trzecim nabieramy je po stronie lewej. Jest mi też trochę ciężko, bo jest czarna włóczka. Ręce mam dosyć daleko od siebie. Ale już 10 oczek mam prawie nabrane. 8 bodajże. 2, 4, 6, 8, 9, nawet 9. 2, 4, 6, 8, 9. I tutaj też. Bijam się obie nóżki i mam dziesiąte oczko. Odwracam robótkę. Cały czas pracujemy tylko na dziesięciu prostokątach. Odwracam robótkę. Mamy rząd oczek prawych. Pierwsze oczko zdejmuję i przerabiam do dziesiątego oczka. Mam zrobione 10 oczek. Znowu odwracam robótkę. I teraz będziemy po lewej stronie, nie po prawej, tak jak robiliśmy to tutaj, tylko po lewej stronie łączyć dziesiąte oczko z tym tutaj pierwszym, aby zamknąć po kolei każdy z tych prostokątów, w moim wypadku czarnych i utworzyć nowy. Może to, co mówię, jest skomplikowane, ale w praktyce, gdy robię, jest to naprawdę proste. Dochodzę do oczka dziesiątego i oczko dziesiąte przerabiam razem z tym pierwszym. Identycznie jak robiłam to. Z oczkami prawymi, gdy robiłam czarnym kolorem. Znowu odwracam robótkę i pierwsze oczko zdejmuję, i zajmuję się tylko dziesięcioma oczkami. Tą czapkę robimy cały czas tylko na 10 oczkach. Odwracam robótkę i po lewej stronie Znowu będę łączyć moje ostatnie oczko dziesiąte z tym tutaj pierwszym. Po prostu przerobię je razem. I tak przerabiając kolejne 20 rzędów, znowu zamkniemy cały ten prostokąt. Zrobię może jeszcze z Wami dwa rzędy. Prawe oczka. Tutaj przerabiamy zwyczajnie, nic nie łączymy. Pierwsze zdejmujemy, przerabiamy do dziesiątego. Tu, gdzie mamy lewe oczka, pierwsze zdejmujemy, dochodzimy do dziesiątego. I dziesiąte przerabiamy razem z tym pierwszym z tego niższego prostokąta. I tak musimy robić cały czas. Oczka prawe, pierwsze nieprzerobione do dziesiątego robimy, tu gdzie oczka lewe, pierwsze nieprzerobione, dziesiąte, Łączymy z tym pierwszym i znowu oczka prawe, pracujemy na 10 oczkach, wracamy na stronę lewą i znowu do 10 i łączymy. Ono będzie teraz pierwsze. I znowu cofamy się i tak po kolei zamykamy po jednym oczku. Ja szybciutko zamknę sobie jeszcze te oczka. Jeszcze raz pozwolę sobie z Wami nabrać kolejny prostokąt, gdyż, tak jak mówiłam, ta praca jest powtarzalna. Tu nic się kompletnie nie zmienia. Robimy praktycznie to samo, co robiliśmy moją czarną włóczką, tylko teraz po lewej stronie oczko dziesiąte przerabiamy razem z pierwszym. Mój prostokąt już jest prawie cały gotowy. Znowu jestem po lewej stronie i będę łączyć dziesiąte oczko z tym tutaj pierwszym z tego niższego prostokąta i w ten sposób zamknę już go całego i będę miała już zrobiony pierwszy cały prostokąt z trzeciego okręgu. Tak jak mówiłam tych okręgów jest 6. Siódmym okręgiem to są już trójkąty, które wykańczają czapkę. To jest pierwszy okrąg, to jest drugi. Zaraz wam jeszcze to wszystko wytłumaczę. Co dalej? Dalej identycznie jak tutaj. Jestem po stronie lewej, nabieram z oczek brzegowych. Znowu dziesięć oczek. Jeden, dwa, trzy wbijam się w całe oczko, w obie nóżki cztery pięć. Sześć siedem, coś mi tutaj zahaczyło osiem, dziewięć. Tak jak widzicie, czarna włóczka na pierwszą tą czapkę jest niekoniecznie dobra. 10. Znowu nabrałam z moich oczek brzegowych kolejne 10 oczek. I znowu będę pracować tylko na nich. Odwracam robótkę. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia. Przerabiam kolejnych 9. Po tej stronie łączymy oczka po stronie lewej, przerabiając dziesiąte z tym pierwszym prostokąta niżej. Odwracam robótkę. Pierwsze zdejmuję. Jest lewa strona moje lewe oczka. Dochodzę do oczka dziesiątego. Zatrzymuję się, i oczko dziesiąte przerabiam tutaj z pierwszym. To jest właśnie cała zasada zrobienia tej czapki. Może nie cała, gdyż czapka kończy się trójkątami. Ale właśnie na wykończenie czapki y, nagram kolejny filmik. Teraz jeszcze pokrótce. Powiem Wam, jak postępować do końca. W pierwszej części filmiku pokazałam, jak robimy tą gwiazdę, te pięć pierwszych prostokątów. W tej części zrobiliśmy cały drugi rząd. Tutaj Nabieraliśmy oczka po prawej stronie z oczek brzegowych. Teraz zaczęliśmy rząd trzeci. Znowu nabieramy oczka po stronie lewej i po stronie lewej łączymy oczko dziesiąte, po stronie lewej łączymy oczko dziesiąte z tym, Tutaj, z tego prostokątu, niżej. Teraz jesteśmy w rzędzie trzecim. Rząd czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Rząd czwarty będziemy robić identycznie, jak rząd ten, tutaj z początku filmiku. Rząd piąty, jak ten rząd, który robimy, Teraz mówię o pełnych rzędach prostokątów. I rząd szósty znowu będziemy robić tak, jak zaczynaliśmy, yy, tak jak zaczynałam tutaj w tym filmiku. I tak trzeba zrobić. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty i szósty rząd prostokątów. I teraz jeszcze bardzo ważne. Gdy kończycie piąty prostokąt, w każdym z tych okręgów musicie zrobić ten jeden dodatkowy 21 rząd, dlatego że każdy kolejny nowy rząd. Prostokątów, zaczynamy na zmianę. Raz po lewej stronie nabieramy oczka z oczek brzegowych, a raz po prawej stronie nabieramy oczka z oczek brzegowych. To jest właśnie ta ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Myślę, że na ile mogłam, na tyle przekazałam Wam, jak zrobić tą czapkę, że nie sprawi ona Wam problemów. Wszystko, co najbardziej istotne w jej zrobieniu, czyli zrobienie właśnie tych pierwszych elementów, połączenie ich, zrobienie pierwszego okręgu, gdzie oczka nabieraliśmy po prawej stronie z oczek brzegowych, robienie drugiego okręgu, gdzie oczka nabieramy po lewej stronie oczek brzegowych, później powtarza się tylko ta i ta sekwencja. Nic więcej. Jeżeli będziecie mieli pytania, piszcie komentarze. A do moich grupowiczów yy, mówię, że możecie pytać na grupie. W trzeciej części nagram Wam, pokażę Wam, jak zakończyć tą czapkę. Zrobimy te trójkąty. No i co? I ży życzę Wam powodzenia przy robieniu tej czapki. Widzimy się w trzeciej części.